Siemanko wam wszystkim, drodzy widzowie, z tej strony ja, Wrogar, i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta w stylu Wrogara w sezonie pierwszym, w odcinku właściwie nie 11, tylko 10. Może 10,5. Dlaczego 10,5? Bo ten odcinek to jest tak, są takie informacje. Tak. Znaczy odcinek informacyjny, ale nie chcę, żeby on był jako odcinek 11, tylko żeby nie był uznawany jako odcinek 11, tylko bo jakby taki pseudo bonus do 10 odcinka, czyli odcinek 11,5. O, czy 10,5, przepraszam bardzo. Tak, bardzo przepraszam. 10,5. Tak. Odcinek 10,5, informacyjny. Dobra. W kilku ostatnich właściwie. Dobra. Odcinek 10,5. Odcinek informacyjny, tak. No, odcinek to jest informacyjny. Nie zrobimy nic, wiecie, emocjonującego oprócz zrobienia żelaznej zbroi, ale te wydarzenia będą tylko i wyłącznie w tle. Dobra. Mam ciągle tylko 5 serduszek. Ach, mam trochę mało HP po moim dedzie. Dobra. Ale tak, to jest odcinek informacyjny. O 10,5. Pseudobonus tego odcinka o 10,5. Tak, wiem, powtarzam się, więc czekajcie. Dobra, jak się skończy paliwo, to włożymy co innego, dobra. Ale do rzeczy. To są informacje. To jest odcinek informacyjny, tak. Nie uciekajcie, widzowie, nie włączajcie tego filmiku. Pewnie byście sobie... odcinek informacyjny. Skoro odcinek informacyjny, to pewnie znowu jakieś bezsensowne gadanie. Może nie oglądam, bo nie ciekawe, więc nie oglądam. Pewnie jakieś informacje nieważne, nie oglądam. No a potem jak zrobili to, o czym teraz mówię, no to będzie zdziwienie. Ale ty nie mówiłeś, że tak będzie, Wrogar. Taki spontan, czy co? No dobra. Więc tak. Nie włączajcie tego filmiku, tego odcinka, bo to jest odcinek informacyjny. Bo tutaj powiem bardzo ważne informacje na temat Lecz Krosów tej serii i następnych sezonów. Tak, bardzo ważne informacje, więc nie włączajcie. Dobra. Nie włączajcie ich. No, po prostu obejrzyjcie to, dobra. Sorry za mój nieogar, ale, no to tak nagrywam trochę na szybko, a dobra, do rzeczy. W tym filmiku, w tym odcinku chciałbym wam przekazać informacje na temat drugiego sezonu Minecrafta w stylu Wrogara i trzeciego, dobra. Teraz jest pierwszy sezon Minecrafta w stylu Wrogara i może trochę powiem, kiedy skończy pierwszy sezon. No bo już od dawna zastanawiam, kiedy skończyć pierwszy sezon Minecrafta w stylu Wrogara. Tylko już teraz skończyć, czy jeszcze go trochę potrzymać, czy jeszcze go trochę ponagrywać. No i mam plan taki. Jeszcze będzie jakieś, nie wiem, 10 odcinków, nie wiem, 10-15 odcinków pierwszego sezonu. Miało być mniej, planowałem, żeby było mniej. No tak, żeby było tylko parę, tak naprawdę miałem nawet taki pomysł, by przeprowadzić ankietę, czy mam skończyć tę serię, czy nie. No a jeśli byłoby, że mam skończyć tę serię, to bym po prostu powrócił te odcinki, które mam nagrane do przodu. Bo to odcinek nagrywałam, kiedy jeszcze nie ma 8-9 i czy kiedy jeszcze 9-10 odcinka nie ma na YouTubie, bo nagrywałem te odcinki do przodu, czyli daleko. No, daleko. To dużo wcześniej nagrywam te odcinki do przodu po prostu. O. Dobra, czekajcie, wrócę to tutaj, bo wcześniej tego nie widziałem oczywiście. I dobra. I postanowiłem tę serię jeszcze trochę podtrzymać, mimo że ją planowałem skończyć właściwie... po prostu jeszcze po paru odcinkach. Właściwie miała się już kończyć, ale dlaczego... Planowałem, żeby tak było i dlaczego... postanowiłem ją podtrzymać. Bo po prostu, tak naprawdę, to ja nigdy nie planowałem... dzielić tej serii na kilka sezonów. Po prostu chciałem zrobić jeden mega długaśny sezon. Ale... no i zrobić tam bardzo wiele rzeczy, ale ostatecznie postanowiłem inaczej. Czyli zrobię jeszcze parę celów, parę rzeczy, które chciałem zrobić kiedyś w tej serii. Czyli pójść do Netheru, zdobyć jakiegoś... wykończenie domu, nie, zbudowanie domu, tam zdobyć jakichś itemów, zbroi, pójść do Netheru i tak dalej. No i więc postanowiłem to jeszcze parę z tych rzeczy zrobić i potem skończymy serię. Czy sezon? Ostatni odcinek sezonu tego. Może ci powiem o ostatnich trzech odcinkach Minecrafta Wrogara.
dojść na Minecrafta z Lurogara, taki normalny, to będzie walczyć z Witcherem, tak. Potem będzie walczyć z Witcherem, w odcinku, w którym będzie walczyć z... Po odcinku, w którym będę walczył z Witcherem, już będę miał... Będę już kończył tę serię. Tylko jeszcze nagram taki jakiś półtora godzinny specjalny odcinek Minecrafta w stylu Rogara, który oficjalnie zakończy pierwszy sezon. Nie będzie to odcinek zwyczajny, tylko to będzie odcinek... Uwaga, uwaga! Z fabułą, tak. Czyli będzie jakaś fabuła, którą już obmyślam. Zaproszę parę osób, więc ostatni odcinek pierwszego sezonu Minecrafta w stylu Rogara będzie mieć fabułę. Czyli wygram, czyli mam nawet kolegę, który może tam ogarnąć serwer, czyli po prostu w tej mapie po prostu mu prześlę przez Skype'a, on gra tę mapę na serwer, nie? No i tam nagrałem ostatni odcinek Minecrafta, film wygara fabularny, godzinny. No i na początku, no i odcinek się zacznie ten special, wiecie, tak normalnie. No i potem będą fabularne sprawy i tak dalej. Na koniec odcinka będzie wielkie pożegnanie z serią, no i dam wam save mapy, tak. Tylko jeszcze nie wiem, czy mam dać sobie wam save'a, tylko nie wiem, czy jeszcze tam save'a mapy, wiecie. No w stanie jakim była po odcinku fabularnym, czy przed. Nie wiem jeszcze, ale tak będzie. No i po odcinku tym specjalnym fabularnym, w którym skończy się seria, będzie jeszcze jeden odcinek bonusowy, czy będą funny moments. Czyli poproszę kogoś z was, żeby mi wykonał funny moments. Tak, może nawet teraz tutaj zgłosić w komentarzach, czy chcę sobie zrobić funny moment, tak. Czyli ostatni odcinek, czyli tak naprawdę ostateczny odcinek Minecrafta w stylu Rogara, oj, czekajcie, Minecrafta w stylu Rogara, bonusowy to będzie funny moment. I po funny moment już będzie tak ostatecznie, definitywnie skończony pierwszy sezon Minecrafta w stylu Rogara i będzie zaczęty drugi, no. Co do drugiego sezonu, to będzie to, jak już była, to wcześniej już była kilka razy o tym mowa, że będzie on na Jokboxie. Dobra, czekajcie, założę żadną zbroję. O. Widzicie, jak jestem napakowany? Widzicie? No, no, bójcie się, dobra, ale na serio. Tak, czyli będzie on na Jokboxie. Już właściwie parę razy była o tym mowa. W tym pierwszym filmiku z Hide and Seeka z Creeperem, no była o tym mowa. No tak, no i będzie tam Jokebox, nie? No i to tyle, jeśli chodzi o drugi sezon Minecrafta w stylu Rogara. Jeszcze wam powiem o trzecim. Trzeci to będzie na odwróconym ekranie. Znaczy na wywróconym ekranie do góry nogami. Na czym to będzie polegać? Bo w wersji Minecraft 1.7 będzie taki... no będzie taka opcja, będzie taki tryb gry normalny, w którym nic się nie zmieni, tylko będziemy mieć po prostu wywrócony ekran do góry nogami, czyli będziemy po prostu mogli grać z ekranem wywalonym do góry nogami. I dosłownie. No i chciałem właśnie zrobić tak serię, nie? Tylko nie wiem, czy to będzie normalny Minecraft, czy na modach, czy multiplayer, nie wiem, dobra. Oto, czekajcie, zjem coś, bo znowu zginę. Dobra. O, jest trochę... On na pewno się dużo potworów. W następnym zwykłym już odcinku podek spimy, a póki co żegnam się z wami do następnych odcinków, do następnych filmików. Na razie.